sporo osób znam z widzenia, pewnie nie jestem zupełnie nowy, chociaż przez ostatnie parę lat zniknąłem z rynku. Cofnę się troszeczkę do tyłu, zanim zaczniemy mówić o przyszłości, ponieważ tak naprawdę historia powinna się zacząć jeszcze parę lat wcześniej, ale nie chciałem przeciągać, bo jest późno. Wszyscy myślicie o tym, żeby się dała właśnie na jakiś szybki transport do domu. Staram się szybciutko. Ale tak naprawdę zaczęło się wszystko w 1989, jeszcze przed wyborami. Mieliśmy Polskę trochę inną. Inni mówią, że gorszą, inni, że lepszą. W każdym razie na pewno inną. I na pewno, że tak powiem, nie było czegoś takiego jak poligrafia. A tym bardziej prywatną poligrafię. Wtedy posiadanie kserokopiarki graniczyło z cudem i trzeba było ją rejestrować na komisariacie policji. Czy pamiętacie te czasy? Tak się składa, że ponieważ studiowałem w Niemczech i jeździłem trochę po świecie, wtedy mieszkałem w Wiedniu i miałem takiego szefa w Wiedniu, Austriaka, Hans Hopper się nazywał, który mówił od początku jedną rzecz, że nie należy robić tego, co inni i zawsze szukać tego, co będzie za 5 lat. No, niby proste to jest bardzo, ale on to robił. W momencie, gdy jeszcze nikt komputerów nie składał, to on składał pierwsze komputery. Jakby zaczęli wszyscy składać, on stwierdził, że już nie wolno dotykać komputerów, no to inni składają, się nauczyli od nas, idźmy dalej. I wysłał mnie wtedy do Stanów, żeby poszukać czegoś, co będzie jutro. To jest w ogóle dobra rada. Radzę wszystkim, jakby chcieli wiedzieć, co będzie jutro, poleć po prostu sobie do Stanów na wycieczkę, na jakąś wystawę i wszystko będzie jasne. Tak się dziwnie składa, że do dzisiaj jest to dobry kierunek, ale jest jeszcze jedna lepsza. Nazywa się Szanghaj. Także generalnie raz lecieć do Szanghaju, żeby zobaczyć, co będzie jutro w Stanach i pojutrze w Europie. Jak się jedzie do Stanów, znajduje się, załóżmy, że w Chicago, no to tak nie wiadomo, gdzie jesteśmy. Jakieś stare autobusy, wszystko się rozlatuje. Wiackowie wszyscy tacy trochę po polsku mówiący, no śmieszne. Jak się wyląduje w Szanghaju, to nagle się orientujemy, gdzie jesteśmy. Wsiadamy w pociąg, który natychmiast rusza do 430 na godzinę. Natomiast hamuje, jesteśmy już w środku Szanghaju. Potem idziemy na wystawę, co 2 lata tam jest organizowana. I tak naprawdę tam można zobaczyć najnowszą maszynę Heidelberga, już sklonowaną. Parę innych rzeczy, które już są, a tutaj się jeszcze nad tym pracuje. Także naprawdę są bardzo szybce. Bardzo szybce. Generalnie do Stanów warto pojechać się tak przejechać w produkcji 66, ale po technologiczne nowości to się jeździ teraz do Stanów. Do Chin. Albo do Korei Południowej. Tam z kolei, mieliśmy też taki mały epizod, chyba najbardziej podobny kraj do nas, ponieważ ma takie dziwne położenie. Z jednej strony ma Chiny, z drugiej strony prawie Japonia. Tak my, Rosja i Niemcy. A są małym krajem, trochę większym od nas. Jeszcze nie mają żadnych zasobów naturalnych, a są dzisiaj przez 20 lat praktycznie numer jeden na świecie. Tak? Wszyscy teraz, nawet Chińczycy, jadą do Korei, żeby zobaczyć, w którą stronę świat się kręci. Bardzo fajna wycieczka, ale z Szanghaju jest blisko do Seulu, także też polecam. Ale jak ten szef mnie wysłał do Ameryki, no to musiałem coś znaleźć ciekawego. No i tam chodzę sobie po wystawie. No i nagle widzę coś takiego małego, co się nazywa Postscript Image Setter. Taka mała naświetlarka. Kiedyś, czy ktoś pamięta, jak wyglądała naświetlarka lat temu 20 parę? Patch Crossfield. Czy ktoś wie, co to jest system Crossfield? No, bardzo niewiele. Wtedy były 4 takie naprawdę systemy na świecie, które stały w każdym poważnym mieście w Polsce i oczywiście w każdym poważnym mieście na świecie. Był to albo Crossfield, albo Line of Ape Hell, albo Screen, albo ICG. Taka jeszcze jedna firma angielska. Najmniej znana. Mieliśmy takie 2 obrabiarki, wielkie maszyny. Tak na jednym, na bęberku kleiliśmy zdjęcie, a po drugiej stronie, najczęściej po drugiej stronie ściany, połączony kabelkiem, stał sobie też taki przyrząd, jak stąd do ściany, ważący 0,5 tony, na którym dokonywano tak zwanej separacji barwnej. Naświetlano film. Po drodze nie było komputera.
Teraz uwaga, po jednej stronie staw skanerzysta, pocieramy się o ten moment. Już. I ten skanerzysta na podstawie kilku punktów musiał zadecydować, co się stanie po drugiej stronie ściany. Czyli jaka będzie wielkość tego rozseparowanego pliku zdjęcia, negatywu lub pozytywu. I jakie będą kolory, czyli musiał dokonać konwersji przestrzeni z tego RGB, co widział, do tej przestrzeni, która gdzieś będzie wydrukowana, bo on robił separację zmykową, nie widząc pliku, widząc tylko ten negatyw lub pozytyw. No to była duża sztuka i właśnie wtedy skanerzysta, czyli operator takiego systemu Grossfielda, no to była najważniejsza osoba firmy. Bez niego żaden dyrektor nie mógł zrobić nic. Bo tylko on wiedział, jak coś wyglądać. Dzisiaj weźmiemy takie albumy z tych lat, powiedzmy 70. czy 80. się okazuje, że te kolory są wyjątkowo dobre. Czasami nawet lepsze niż dzisiaj. Czyli ci operatorzy mieli te przestrzeni, konwersję przestrzeni właśnie w głowie. A tak naprawdę potem mi uświadomił notabene generał, sprzedawałem system do redakcji polskiej zbrojnej, na czym polega kolor management. Ja tam sprzedałem też naświetlarkę, skaner, kontrukartę proofingową. No i staram się wyjaśnić, jak to działa, jak skalibrować, jakieś paski pokazuję. Proszę pana, to nie o to chodzi. On był zmęczony życiem, jak to generał. Już byli rzeczywiście po jakiejś wczorajszej imprezie zmęczeni. Proszę pana. Zasada numer jeden. Róża ma być czerwona. Niebo niebieskie, trawa zielona. Zresztą nas nie interesuje. To w skrócie pożytkowy kolor management. I tak naprawdę coś w tym jest. Jak dzisiaj spojrzymy się, cofniemy trochę do tyłu, do tych książek właśnie albumów, to tam naprawdę wszystko wygląda lepiej. Nikomu nie zależy na tym, żeby nie byłby naturalnie szare, taka trawa podeptana. No to chodzi. Jak już coś próbujemy, żeby to jakoś wyglądało przyzwoicie. Więc skończyła się ta prezentacja moja szybko i w sumie się porobiliśmy dalej. Ale w 89, jak przyjechałem z tą naświetlarką, bo w sumie zrozumiałem, że coś w tym jest, jakaś naświetlarka. Ja wcześniej się ocierałem po Crossfielda w różnych miejscach. Nie tak zrozumiałem, co to jest właściwie ten Crossfield, ale wzbudzał respekt. Jak on ruszał, to wierzcie mi, że się trzęsły posady tych domów. I to naprawdę robiło duże wrażenie. A nagle coś takiego małego, co niby robi to samo. No ale kupiłem za pieniądze tego Austriaka. Do zabawy różne rzeczy się kupuje, takie dziwne. I przyjechałem do Polski na wystawę, na pewno otwierali akurat Marriott, żeśmy pokazali dom po raz pierwszy. Przechodzili różni ludzie i moim zadaniem było tak naprawdę razem z kimś zorientować się, co to jest. Czy to ma wartość, czy nie ma wartość. I różne redakcje i drukarnie przychodziły do nas, żeby to wziąć. Moim zadaniem było pytanie do testów i obserwowanie, co z tego będzie. I przyszedł jeden człowiek, który się nazywał Tomek Kuczborski. Nie wiem, czy miał wizytówkę, czy nie, Gazety Wyborczej, bo był dyrektorem artystycznym Gazety Wyborczej, której jeszcze nie było, bo to było przed wyborami. I mówi, wiesz co, to fajna zabawka, ja bym się tym pobawił. No w sumie, generalnie nie do pomysłu. Zapytam szefa, lecę do szefa, mówię, że jest tak jeden, co by się pobawił z Gazety Wyborczej. Jak przegrają, mamy problem. A się grają, no to wszyscy powinni o tym wiedzieć. No to dobra. To zrób to tak, żeby było dobrze. No i ja przez trzy firmy pożyczyłem do tej gazecie, dałem tą Tomkowi, żeśmy się, że tak powiem, bawili tym po nocach. Notabene Tomek zrobił pierwszy layout gazety jeszcze z tą Solidarnością. Potem parę innych layoutów Rzeczpospolitej i parę innych dużych czasowych. Do dzisiaj firma istnieje w publiku. Jest no, bardzo dobrym designerem. No i się okazało, że ta naświetlarka ma jedną wadę. Szerokość 30 cm. Kupiłem z oszczędności, nie wiem, dla takiego miałem przyzwyczajenia, zresztą do dzisiaj mam, tą mniejszą wersję, bo były dwie. 30 cm i 40. 40 taka normalna, jak powinno być. Gazeta Rzeczpospolita wtedy była, Życie Warszawy i Trybunał Ludu. Trzeba Rzeczpospolitej chyba nie było. Ale 40 cm. A ta nagle się okazała, że my tam bawili się 30, ale nijak się nie da tego zrobić, więc to by było trudno, zmniejszamy gazetę. Więc tak powstała 30 cm pierwsza w tych rejonach świata
gazetę o tym formacie, ponieważ on, ja mu pożyczyłem gazetę, nie mieli własnego niczego. No i się zaczęliśmy bawić, tak to się skończyło. Ale potem sprzedałem podobną do Super Expressu, który też taki mały jest. Też sami do oszczędności. Właśnie dzięki temu parę drzew nie wycięto, także może i dobrze. Może i dobrze. Ale wracając do tego Grossfielda nieszczęsnego. Było w Polsce Grossfieldów tyle, ile województw. W każdym województwie poważna drukarnia i poważne przygotowanie przy drukarni. I jak się zaczęła ta nasza wolność, patrz, prywatyzacja, sprzedawano to po cenie złota oczywiście. I parę osób to kupiło po cenie złota. I nagle się zorientowało, że ma problem. Największy problem, najszybciej zorientował się tak naprawdę Uniwersytet Jagielloński, który dostał taki system, żeby było śmieszne, od poważnej fundacji niemieckiej. Telewizja, Niemcy przywieźli wielkiego Grossfielda, radio, telewizja, pojechali. No, jak by to powiedzieć? Dopiero potem się wszyscy zorientowali, że to po prostu no, pozbyli się złomu i nam wstawili, myśląc, że to tak się pomaga krajom niższego poziomu, tak? No i ten dyrektor dzwoni do mnie, bo ja się zajmowałem już wtedy naświetlarkami, lipami. Tak myślałem, czy ja nie wiem, jak, co z tym Grossfieldem zrobić? Generalnie ciężarówek nie mam, do złomu daleko. Możemy spróbować tak ożywić. Najsprytniejsi ludzie Grossfielda w ostatniej chwili założyli firmę Centurfax, która umiała przeciąć ten kabel idący ze skanera do naświetlarki i tutaj postawić czarną skrzynkę za 20 tysięcy funtów. Po drugiej stronie drugą czarną skrzynkę i z tego skanera robił się skaner, normalny skaner do pliku, a z drugiej strony po zainstalowaniu Ripa Harlequina na komputerze robiła się naświetlarka poskryptowa formatu B1. Wtedy naświetlarka poskryptowa formatu B1, nieważne czy to był Linotype, czy Screen, czy Aqua, to była kwestia jakichś 200 tysięcy dolarów wtedy. Czyli ktoś, kto kupił za złotówkę przysłowiową tego Grossfielda, nagle miał super sprzęt. No ale jakby to powiedzieć, ten sprzęt miał parę lat. Jak ja już się dogadałem z tym uniwersytetem, że oni nawet to kupią. I ten człowiek z Anglii mówi, no to za pół ceny ci to sprzedam trudno. Nadal 10 tysięcy funtów. Ten człowiek mówi, panie, gdyby się tutaj dyrektor mi nie da, rektor nie. No, więcej nie mogę, pół ceny. Dobrze. No ja mówię, to dobra, kupuję. A ten Anglii mówi, w życiu ci go nie sprzedam, bo to jest za skomplikowane. Żeby to podłączyć, to musisz przyjechać na szkolenie, wysłać kogoś, tak dalej, certyfikat. To dzisiaj Anglicy tak traktują nas, że tam do kuchni trzeba certyfikatów, do innych rzeczy czasami trzeba. No i trudno. Dzwonię do Marcina Streszewskiego. Tu się pojawia najważniejsza osoba, której dzisiaj tutaj nie ma, ale najważniejsza osoba przez ostatnie 20 lat w polskim software'ze de facto. Mówię, Marcin, on mieszkał w Krakowie, masz blisko. Jedziesz na szkolenie, jak płacisz, to jadę. No więc pojechał do tej Anglii, za 3 dni wrócił i dzwoni do mnie ten Anglik, bo blesnie, notabene, to dzisiaj firma istnieje. I wiesz co, mówi, to było dobre szkolenie. Bardzo dobre, Marcin wszystko wie, możesz instalować, wszystko ci przysyłamy. Ale to szkolenie, muszę ci przyznać, to tak naprawdę po godzinie się odwróciliśmy rolami. Księżnicy usiedli, a Marcin ich szukał. A jeszcze za to zapłaciłem. Nie, wszystko ci oddam, wszystko. No to ja pytam tego Marcina, bo on taki był skromny i właśnie mało mówił. Co ty tam namieszałeś mi tu? No nic, ani próbowali coś mówić, ale właściwie o software nic nie rozumieją. Tam wyjaśniłem im, żeby to w ogóle działało, to trzeba dwa programy tam dołożyć. Taki OPI serwer i jakiś program do impozycji, bo już B1 nikt nie naświetli z jakiejś strony przypadkowo i nie będzie klei, tak jak kiedyś. Kiedyś po naświetleniu czegoś na Grossfieldzie mieliśmy takie fajne stoły i takie osoby, które potem tam próbowały to wkleić. No, mówię właściwie o rzeczach sprzed potopowych, no, ale tak naprawdę tak to było. Więc Maciej mówi, no bez sensu, musi być i program do impozycji, i program do takiego OPI serwer to jest kawałek oprogramowania, który zmniejsza
wielkości plików, które idą do obróbki. Czyli duży plik zostaje na serwerze, z tego dużego pliku są robione prewki definiowanej wielkości, które lecą na stacje robocze. Tam ktoś składa tą gazetę, tudzież inne książeczki i wraca to lekkie z informacją, co zostało zmienione, skropowane, jak tam zmieniono, zmieniono kolory na przykład. I jest podmieniane w ostatniej chwili. I potem na tym serwerze wszystko siedzi, który wtedy komputery to naprawdę były bardzo wolne. To były 286, 386, to jest ten czas, że właśnie nie wiemy, jak można pracować z takim komputerem. A na B1, żeby naświetlić plik, to taki polski ważył co najmniej pół gigabajta. Czyli on się ripował z godzinę. A w ogóle polski to był fajny format. Już nikt nie pamięta. Dlaczego PDF nagle tak wszystko zrewolucjonizuje? Ponieważ po skrypcie coś tam wyrzeźbiliśmy w tym komputerze, w jakimś kwarku. Bo wtedy jeszcze nie było InDesignów, Adobe to była taka firmka właściwie, która się na niczym nie znała, tylko kupiła PageMakera, a potem kupiła kawałek technologii Photoshopa, no i, no i tak to poszło. Ale po tym przelipowaniu wszystkiego, dopiero można było zorientować się na ekranie, zrobić podgląd, czy to wszystko ma sens, co żeśmy robili przez ten czas. Najczęściej nie miało. Za pierwszym razem wiadomo, że czy ktoś zrobił jakiś projekt pierwszy raz, był dobry? Nigdy. W związku z tym to trwało godzinę. No i wymyślono ten PDF jako taką opcję. Następną wersję PostScriptu, która już pozwalała na zobaczenie czegoś przed tym przelipowaniem do docelowego. Adobe to zrobił tak źle, że właściwie dzięki temu istnieliśmy przez 10 lat. No ale to Adobe właśnie wszystko robi źle. Dopiero 10. wersja zaczyna działać. I to bardzo dobrze, będzie widziano, ale film żyje. I to była historia właśnie króciutka, ale wtedy mi się... Wtedy mi się zapaliła lampka, że właściwie to nie chodzi o to, żeby jeździć po świecie i patrzeć, co tam ktoś wyrzeźbił, uznawać te pseudoautorytety za autorytety. To tak ja to sobie porównuję do dzisiaj, mimo że jestem niewierzący, że będąc jakimś, ani nawet pastorem, jadę do Watykanu, to przecież księdzem katolickim i mówię papieżu, no wszystko się zgadza, tylko nie czytałeś tej książki, tak? No, nie w tą stronę się świat. To tak Marcin powiedział im, najważniejszym ludziom, bo to CrossFit to był taki Watykan w swojej branży. Po prostu mają pojęcie, tylko już historia. Po prostu teraz, żeby lepiej to zostawili, a my im pomożemy. Marcin im pomógł troszeczkę, ale ja stwierdziłem, że tak nie może być. Tych kilka programów, które wtedy Marcin napisał, ja zainstalowałem w kilku miejscach w Polsce, gdzie zrobiliśmy to otwarcie CrossFit na świat i wszyscy działali, mogli nadziwić, że polski program działa lepiej niż bez tego programu wszystko działa. No, wszyscy byli zadowoleni, a Marcin od razu podpisał po angielsku. Jest doktorem fizyki, studiował na TBN w Stanach. No to ja mówię, Marcin, pokazujemy to w Ameryce. Jak płacisz, to idziemy. Do San Francisco oczywiście, 98 rok. Dwa lata później jedziemy, stoisko otwieramy. OPI, Merge It, Place It, super. Właściwie tak naprawdę nikt nawet nie chciał na to spojrzeć, szczerze mówiąc. Marcin się najbardziej stresował, tylko przychodzili ludzie i mówią, o fajnie, z Polski jesteście, ja mam babcię tutaj. Nikt nie chciał w ogóle, nikomu przez myśl nie przeszło, że te programy mają sens i że są w Polsce zrobione i działają. Po prostu nikomu to przez myśl nie przeszło. Co zresztą de facto było moim, jakby to powiedzieć, problemem przez wiele, wiele lat. Do ostatniej się chwili, jak jeździłem, szukałem różnych partnerów takich technologicznych na świecie, pierwsze pytanie i właśnie do końca było takie, a kto to zrobił? A mówię, no taki kilku studentów i parę osób w Krakowie. Niemożliwe. Ludziom na świecie się nie mieści w głowie, nawet z tych dużych firm, że można coś zrobić. Software napisać, który działa, to już w ogóle trudno wyobrażalne. No ale pojechaliśmy, to był taki program właściwie niewiele mający z PDF. Place to była impozycja postscriptowa. I PDF wtedy się rodził. Mimo że nikt nie chciał z nami rozmawiać w tym San Francisco, to Marcin wraca taki szczęśliwy, no wiesz co, to nie ma sensu co robimy.
świat należy do PDF-a. Wtedy o PDF-ie to naprawdę mało kto słyszał, a już ten format był tak łomny, że do niczego się nie nadawał. Chyba nawet Adamie wtedy nie wiedział, po co go wymyślił. Pomyślano o takiej wymianie dokumentów biurowych, tak naprawdę. I do tego on się nadawał, żeby coś obejrzeć, co tam ktoś wyrzeźbił, zrobić mu adnotację, że jest to źle, tak? I Maciej mówi, to nie ma sensu, przepisujemy to wszystko. Ja mówię, no dobrze, możemy przepisać. I znaczy możemy przepisać. Znaczy, że Maciej się zaczął bawić, krótko mówiąc, tym przepisywaniem. I następnego roku, w 99 roku, jedziemy po raz... O, aż mi się komputer zaciął, jest. Jedziemy po raz drugi na to same, no, Sejbo dzisiaj nie istnieje. Tak większość właściwie takich inicjatyw w starym stylu wystaw, no, stracił swój sens. Ale wówczas Sejbo to było takie miejsce w San Francisco co roku we wrześniu, które było miejscem prezentacji wszystkich nowych technologii, kierunków, rozwoju produktów w temacie wydawniczym. I wtedy dostaliśmy, Maciej zrobił kilka programów już PDF-owych, mimo że w PDF się do niczego nie nadawał. PDF był formatem strasznie łomny. Ale się okazało, że Maciej szybko się zorientował, że to jest format łomny i na bazie specyfikacji PDF-a, publikowanej oficjalnie, stworzył własną bibliotekę PDF-ową, dużo lepszą niż Adobe. Biblioteka PDF-owa to jest takich parę narzędzi pozwalających na zorientowanie się, co tam w tym pliku jest, pokazanie tego pliku, zrobienie pliku, modyfikacji. I właściwie dostaliśmy 3 hotpixy. Dostała firma AC&C, tak naprawdę, mimo że nie miała z tym nic wspólnego, notabene do dzisiaj istniejąca, za produkty PDF Tools firmy HSH. Martin miał swoją firmę. HSH to jest skrót Home Sweet Home. Jak wrócił do Polski z Stanów, z doktoratem dość poważnej uczelni amerykańskiej, bo pracował dla takich tajnych programach fizycznych, to profesorowie z UJ-u chcieli go nostryfikować. Stwierdzili, że może się czegoś nauczył, ale my tu wiemy lepiej, więc musisz tu zdać egzamin. No ale niestety Marcin był osobą mało cierpliwą i stwierdził, że no, tak naprawdę to on może ich egzaminować z tego, co wie, bo oni nie wiedzą nic na temat, co on tam robił. I wyszedł. Skończyła się jego współpraca z nauką polską oficjalnie, natomiast zaczęła się taka bardzo innowacyjna praca, ale w ramach firmy HSH. Myśmy się porozumieli, AC&C, jakby to powiedzieć, no ktoś musiał płacić rachunki za te wycieczki, więc ja byłem ten, co płacił rachunki, a Marcin Budek to no, wiedział, co tam pokazać. No i dostaliśmy pierwszy raz w historii nie tylko polskiego prepressu, ale w ogóle w tematach PDF-owych, 3 hotpix. Hotpix to jest taki Nobel tylko bez pieniędzy, ale prestiż był. Czyli to była PDF-owa impozycja, PDF-organizer, PDF-personalizer, PDF-owa personalizacja plików PDF-owych i PDF-pairing, czyli parowanie stron PDF-owych do zastosowań gazetowych. Notabene na tym samym Sejboldzie Heidelberg razem z Creo dostali hotpixa za pomysł Prinergy. Prinergy to był taki pomysł, żeby zrobić Wordów PDF-owy. Ale to był naprawdę pomysł, parę kresek na papierze. Już za to dostali hotpixa. A myśmy dostali 3 za prawdziwe narzędzia. Do dzisiaj żadna firma nie dostała 3 hotpixów w trakcie jednego Sejbolda. Już nie dostanie, bo nie ma Sejbolda. Udało nam się. Na każdym razie... Hat-trick. Proszę? Hat-trick, tak. No tak, to był naprawdę hat-trick. Byliśmy strasznie zaskoczeni. Ludzie nam przyszli gratulować. Mieliśmy garnitury. W każdym razie było śmiesznie i nagle wszyscy chcieli oglądać te produkty. Jak rok temu nikt nie chciał na to patrzeć, tak wszyscy chcieli oglądać. To wszyscy naprawdę z dużych firm. Aqua, Heidelberg, Kodak, Xerox, wszyscy. Wręcz powiem więcej, zapraszali nas do siebie. No. W tych dużych firmach zawsze jest taki jeden człowiek w dziale rozwoju, żeby, no, nie powiem, szpiegować. Orientować się, w którą stronę świat się kręci. Więc jak się dostała hotpixa, to ta firma zapraszała nas, żeby, no, tak troszeczkę się dowiedzieć, czegoś więcej.
Notabene dla niektórych się to źle kończyło, ponieważ Marcin był osobą mało cierpliwą i jak się orientował, że to byli naprawdę ludzie z dużymi stanowiskami w tych dużych firmach, to ja się dwa razy miałem taką sytuację, że Marcin wręcz powiedział, żeby zrobimy przerwę, proponuję, że budżet dla nich miesiąca, zorientujecie się, co to jest w ogóle pytanie. Szkoda, że i on to powiedział wprost ludziom, no ale tak, na skróty szedł. Naukowcy nie mają czasu na takie obijanie bawełny. No, był po prostu naukowcy. Jest. I w miarę szybko zaczęły się nasze wycieczki po świecie na zaproszenia różnych firm. Bardzo szybciutko doszło do 10 osób. Tak wyglądała firma po właściwie roku działalności. Dzisiaj na sali jest Jurek, bo on się schował z tyłu. Marcin miał jedną wadę, że był bardzo niecierpliwy i jedną zaletę, że zatrudniał ludzi tylko lepszych od siebie. Co zresztą wszystkim polecam. Po prostu jak ktoś nie był w jakiejś dziedzinie lepszy od niego, to nie miał szans w ogóle się zatrudnić. Nie szukał kogoś do wykonywania prac, tylko samodzielnych ludzi, którzy poznali ideę, podłapywali szybciutko i realizowali rzeczywistość. Parę osób tutaj jeszcze jest w branży dzisiaj, ale już niewiele. Niewiele w naszej firmie, która w czasie dużo się rozsypała. Troszeczkę technologia się realizowana przez inne firmy. Ale tak to wyglądało. Paru właściwie wszystkich możliwych. Ja byłem najstarszy, więc nie da mnie parę lat lepszy. A gdybyś tak popatrzył teraz na to, co jest do przodu? Momencik. Zaraz będziemy. A już się czas kończył, czy jeszcze nie? Kończy już? Czas kończy, to powiem taki dowcip. Mianowicie, dowcip jest dość znany. Pewnie znacie. Teraz mamy Dream Moment.